Halo, dzień dobry. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o bossu koniedźwiedziu. Przeciwnik ten pojawia się jesienią, jego spawn jest dość losowy, więc no niestety nie idzie przewidzieć z dużym wyprzedzeniem, kiedy misiek postanowi nas odwiedzić. Standardowo, tuż przed przyjściem bossa postać nas ostrzeże stosowną kwestią, a w tle będziemy słyszeć ryki, a po chwili przyjdzie do nas Birgel. Statystyki bossu koniedźwiedzia zależą od tego, na jakiej wersji Dawnstarva gramy. Na singlu posiada on 3000 punktów życia, atakuje uderzeniem z łapy oraz tapnięciem w ziemię, czym zadaje mobom 200 punktów obrażeń, a graczowi 100 punktów obrażeń. Ponadto wyrzuca przedmiot z ręki postaci na ziemię. W Together ma on aż 6000 punktów życia i oprócz dwóch wcześniej wspomnianych ataków ma on trzeci, który wykonuje jedynie podczas zimy i wiosny, kiedy to bossu koniedźwiedź zapada w sen zimowy. Jeśli jednak ktoś zdecyduje się go zaatakować, Birgel wstanie i ryk nieco uśpi wszystko, co się znajduje w pobliżu, po czym zaatakuje. Po zneutralizowaniu zagrożenia chłop powróci do swojej drzemki. Zachowanie Birgela jest banalne. Jeść. Będzie on przemierzał świat w poszukiwaniu wszelakiego jedzenia, wydobywając je nawet ze skrzynek czy lodówek gracza. Lepiej uważać, by misiek w poszukiwaniu jedzenia nie wszedł do waszej bazy. Jeśli uderzy on w ziemię, naprawdę wiele struktur może zostać zniszczonych, więc warto uważać. Jeśli w pobliżu nie będzie żadnego jedzenia, bossu koniedźwiedź będzie powoli podążał za graczem. Bossu koniedźwiedź zaatakuje gracza od razu po kradzieży jedzenia, które bossu koniedźwiedź właśnie miał zamiar zjeść. Oraz, jeśli gracz będzie posiadał w ekwipunku coś słodkiego, czyli choćby jeden z widocznych przedmiotów, to zgubienie miśka będzie znacznie utrudnione. W momencie, w którym stracimy jego uwagę, misiek sobie przypomina o tym, że mamy przecież przy sobie coś słodkiego i trzeba nas jednak dojechać. Biorąc pod uwagę jego szarżę, która jest strasznie szybka, dobrym pomysłem jest wtedy ucieczka do jaskiń czy tunelu robaka. Zatem, jak go zabić? Ustawiamy się najlepiej na jakiejś ścieżce, bierzemy najlepszą dostępną broń i klepiemy po 3-4 ataki na unik. Co 3 standardowe uderzenia będzie on wykonywał potężny atak obszarowy, ale jako że ma on taki sam zasięg jak uderzenie łapą i wykonuje go czasowo podobnie do poprzedniego ataku, nie musimy liczyć jego uderzeń. Wystarczy kontrolować zadawanie obrażeń przez postać. Po tym ataku możemy podejść, by wykonać jeden, przy dobrym wyczuciu 2 ataki, unikamy uderzenia łapy i zapętlamy. Uderzenie go po obszarówce może sprawiać problemy, ale poza tym to walka jest całkiem prosta. Jednak nie warto z nim walczyć. Birgel jest wspaniałym drwalem, a jego ataki mają całkiem spory zasięg ścinający drzewa. Warto zaznaczyć, że drewno z drzew nie wypada w momencie, w którym misiek po drzewach po prostu przechodzi, ale w trakcie szarży i ataków już na drop z drzew możemy liczyć. Tak więc kierujemy jego ataki na drzewa i po dniu dwóch takiej wycinki powinny się zespić drzewce, kurzone, że im las ścinają. Birgel powinien sobie poradzić z 2 drzewcami, ale więcej jest już w stanie go zabić, no to już zależy od wielkości obrońców lasu. Po jednej takiej ścince możecie nazbierać setki, jeśli nie dziesiątki sztuk drewna, więc warto. Birgela możemy również wykorzystać do odpajęczania lasu, wystarczy nakierować atak miśka na pająka bądź królową, co spowoduje, że wszystkie okoliczne pająki się rzucą na naszego pracownika. Jako że misiek posiada obszarówkę, pająki nie mają żadnych szans, a liczba królowych potrzebnych do zabicia tego kozaka wynosi około 4-6. Jest też taka bardzo głupia technika na zabicie Birgela, wykorzystująca to, że jest on grubasem, wystarczy dać mu 300 sztuk mięsa potwora lub czerwonych grzybów, po zjedzeniu takiego posiłku Birgel padnie. Jeśli chodzi o drop, jest to 8 sztuk dużego mięsa, futro miśka i w Together jest to dodatkowo schemat na jego figurę oraz za życia, misiek regularnie zrzuca kawałki futra. Jeśli zbierzecie ich aż 90, możecie wykraftować 3 kolejne futra. Biorąc jednak pod uwagę, że futro misia jest średnio użyteczne, odradzam taką zabawę. Możemy je wykorzystać do wytworzenia kurtki chroniącej przed zimnem i odnawiającej poczytalność, co jednak również odradzam, jako że slot ciała jest zarezerwowany dla plecaka. Możemy z jego futra wytworzyć również plecak, który działa podobnie do lodówki, z tą różnicą, że nie ochładza on thermals
stołna i nie zatrzymuje topnienia się lodu. No, jeśli nie macie świńskiego plecaka bądź kampusaka, może to być całkiem przydatny item, ale bundling wapy są o wiele lepszą, choć droższą opcją. Kiedyś była taka bardzo fajna technika na trzymanie miśka w bazie, za podwójnym murem z patrzących roślin. Teoretycznie możemy ją nadal stosować z powodzeniem, pod warunkiem, że podchodząc do miśka nie będziemy mieli przy sobie żadnych z widocznych itemów i że w pobliżu nie będą się znajdować żadne moby mogące go zaatakować. Jednak odadzam, bo raz się zapomnicie i pół bazy do wymiany. Tak więc dziękuję za oglądanie, zapraszam na wieczorny stream około 20 i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!